To w biesedę. Nie chcę go obrażać. No dobrze. Zaczynamy teraz. Czyli 17 czy 18 punkt. Jaki tam jest nad nami? Człowiek zna te rzeczy. Znajdują mu się w mózgu czy w sercu. To są te miejsca. Krótko mówiąc, jest tutaj problem w nauczeniu. I to jest problem, który się rozwiązuje za pomocą przygotowania. Poprawna nauka to jest to, że poprawnie się przygotowałeś. Wtedy poprawnie czytasz, poprawną intencją w grupie i to, co otrzymujesz od poprawnego nauczania. Światło wracające do źródła. A skąd dostajesz światło wracające do źródła? Od grupy. Nie słyszę. Więcej zaplątania. Nienawiść. Nienawiść to jest prawdziwe. Nienawiść, odepchnięcie od przyjaciół. Rozumiałeś? No naprzód. Punkt 103. W ten sposób wyjaśnia się, są dwa terminy, które są używane w Torze. Ukryty i odkryty. A dlaczego jest Tora dla mnie ukryta? I dlaczego dla mnie nie jest otwarta cała Tora? Jednak tutaj działa głęboka, wewnętrzny sens, dlatego że zakryta Tora to wychodzi na to, że Stwórca ukrywa się w Torze. I dlatego nazywa się ukrytą Torą. A otwarta Tora nazywa się dlatego, że Stwórca otwiera się dzięki Torze. I to znaczy, że uczymy się otwartej Tory, chcemy, żeby ona się otworzyła, a ci, co znajdują się jak wielcy, jak wielka, ci, którzy biorą śmiertelny jad, żeby nie dojść do miłości do bliźniego, to oni się uczą ukrytej Tory, dlatego że dla nich się ukrywa Stwórca, albo w ogóle go nie ma. To znaczy ukryty i odkryty ta Tora, to można rozumieć w różnym zrozumieniu, Nie może być odkrytej Tory bez zamkniętej Tory. Poczuć to, że Stwórca się ukrywa, to jest też częścią odkrycia. Dlatego też możecie zobaczyć w różnych księgach, źródłach, różnego rodzaju myśli na ten temat. I powiedzieli kabaliści, że napisane jest też w modlitewniku, że porządek dojścia do Tory jest tajny, a kończy się bardzo prostym. A inaczej mówiąc, dzięki wysiłkowi, który człowiek daje, żeby odkryć Torę, pozwala mu się otworzyć Torę. I tak człowiek zaczyna z zakrytego, które się nazywa tajnym, i później dochodzi do tego, że może to odbierać w jasny sposób. To jest przy założeniu, że uczy się poprawnie i wtedy otwiera on to, że wszystko jest ukryte przed nim i nie rozumie i nie czuje, dlatego że nie zwraca uwagi na to, na tę wiedzę, którą obejmuje, a celem jego jest dojścia do tego, żeby Stwórca się odkrył, właściwość darowania, żeby się odkryła w nim. I jeżeli czuje, na ile się znajduje w nienawiści, w pragnieniu otrzymywać, to otwiera mu się właściwość ukrycia, dlatego że cała Tora mówi o odnoszeniu się między nami. Wyjaśnienie tego, jak się odnosimy między sobą, od stanu rozbitego do stanu całkowicie naprawionego. Te wszystkie stopnie, wszystkie świata, które otwieramy za pomocą Tory, to jest przybliżenie człowieka do swojego bliźniego. I zgodnie z tym, między nimi otwiera się Stwórca. I w ten sposób ukryta Tora zamienia się w otwartą Torę. I tajne zamienia się w proste myślenie.
No, to co Pan powiedział o otwieraniu się nienawiści, o pychaniu. Uri się pyta, co z tym zrobić, z tą nienawiścią, która się otwiera? No to bardzo dobrze. Ty widzisz, popatrz na autorów Zohara, zanim oni biorą się do nauki, zanim siądą się uczyć razem. Dlaczego oni to robią? Co oni chcą? Żeby zajmować się Torą, czyli otworzyć Stwórcę i odczuwają między sobą przede wszystkim nienawiść. I to zachodzi to za pomocą wielkiej pracy, która była do tego. Chcieli się zjednoczyć za każdym razem. Jak się otwiera im się nowy stan, nowe pragnienie, nowe reshimot i otwiera się nowe reshimo i te wszystkie wszyscy czują to, jakby to, jak to jest nienaprawione reshimo. Ja czuję, że nienawidzę wszystkich. Ja kocham tylko siebie. Wszystko chcę tylko dla siebie. I to jest to, co oni odkrywają. I to się pojawia poprawnym przygotowaniem. Odkrycie nowych środków, nowych możliwości, które teraz powinienem naprawić. Ale odkryłem je, odkryłem niesprawność. I teraz bierzemy się za naprawę i teraz potrzebuję tory. A po co? Dlatego, że zrobił zły początek, a ja odkryłem teraz to swoje zło. I teraz mogę przystąpić do zła, czyli stworzył tory jako przyprawę. Czyli jeżeli jakbym nie odnalazł tego zła, złego początku, to bym nie przyszedł do tory, tylko bym się zajmował tylko mądrościami, a po prostu by się uczył. Filozofia. Gdzieś tam, gdzie tu jest parcufim, a gdzie tam są różnego rodzaju obiekty. I to wszystko nie pojawia się torą. Torą to się pojawia się światło wracające do źródła, które ty ściągasz z czytania czy ze słuchania w tej mierze, na ile określasz sobie zło i nie chcesz tego, dlatego że chcesz dojść do darowania zło, które odkryłeś. To nie jest to, że czegoś się tam brakuje, oprócz darowania. To wszystko. I wtedy ty przystępujesz do przygotowania do nauki tory, jak mówisz w 17 czy 18 punkcie? W 17, no dobrze, no mnie to wystarczy. W 17 punkcie, przy wstępie do tez i mówisz, że zgodnie z tym, co zobowiązany jest ten, co się uczy przed lekcją. Trzeba tak przystępować do lekcji. To powinieneś, możesz wejść w jakieś tam, obojętnie jakie miejsce i zobaczyć. Przed nauką przychodzą ludzie do odkrycia zła. Nie to, że biją się w serce i mówią tam, jakimi są grzesznikami, czy jaki tam, jak bardzo zły jest, ale rzeczywiście naprawdę odkrywa, że jest złym, ale nie odnosi to w stosunku do sąsiada, czy do żony, czy do innych, tylko w stosunku do przyjaciół, że nienawidzi ich, zamiast tego, żeby się jednoczyć z nimi, zamiast tego, żeby chcieć całym sercem, całymi siłami zjednoczyć się z nimi, nie jest w stanie, nie marzy o tym, żeby... I to odpycha i nie może, i nawet robi różnego rodzaju wysiłki, ale wewnętrznie czuje, że to nie może tego przyjąć, to jest znienawidzone dla niego. Bardzo dobrze. Teraz to tak, to powinieneś się zajmować, uczyć torą. A kto jeszcze jest taki jak on? No, nie widzę, tak? No, jest na pewno jeszcze paru. Ja mówię o tej wewnętrznej nienawiści, o tym odepchnięciu. Ty nie chcesz tego w ogóle, nie wiem jak tego nawet powiedzieć. No nie ma bardziej nieprzyjemnego niż to. To jest wszystko aż się... Że to jest taka przymus do tego, żeby kochać. Gdzie jest to, że napisane o przymusie? To się mówi o tym. I to dochodzi do bardzo mocnych odczuć. Na razie to wszystko jest tak sobie. O, Moses na koniec zaczął pytać. No chodź tutaj. Błogosławiony, który skrzesza martwych. Ile razy słyszymy, jak Pan mówi o tym, powtarza Pan to.
że rozumiemy to. Za każdym razem, kto się dzieje, to tak czujemy to, to samo odczucie. To odczucie to tak jakoś takiego niezręczności. Nie radujemy się z tego, czy tam. No ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie ma ogólnej atmosfery w tym, że odkwarcie zła to jest radość. W gruncie rzeczy ty powinieneś po prostu na posiłku, w czasie posiłku, na obiedzie, na posiłku powiesz: przyjaciele, odkryłem, że was nienawidzę. I to jest wielka radość. Dlaczego? Dlatego, że co to, że ty czujesz wewnątrz zło i nienawiść, to, że ciało cierpi, ale dusza się cieszy. Gdzie jest tak napisane? Kiedy robią Brit Mila, ojciec, matka a się cieszą, a dziecko płacze? No powiedz, gdzie to jest napisane? O tych dwóch poziomach. Nie znalazłem tego. Znalazłem w piątym przekazie, że on się cieszy z wszystkich niesprawności, które mu się otwierają. Że tak, to też jest to, że się cieszy z tych wszystkich. Jest taki stan, kiedy autorzy Zohara się cieszyli, że to się dzieje? Oczywiście, że się cieszyli. Widziałem czasami po Rabaszu, jak mówi, a niech cierpi to ciało. No ale to nie jest takie oddalenie, jakieś tam komandosi i coś tam przebierają się i coś organizują. Tylko to jest takie wewnętrzne takie przejście. Jak może z tego stanu teraz w tej chwili poprosić o miłość? No nieustannie. Jest to bardzo ciężki etap, bardzo skomplikowany i niekrótki. To jest podstawa. To wszystko będzie zawsze wracało. Autorzy Zohara znajdują się w Gard Acelut. Rozumiesz, co to im zostało? Nic. Tylko parę stopni do końca naprawy. Jak Rabbi Szymon odkrył, że jest Szymonem z bazaru. I tam też na tych wszystkich stopniach. Dlatego tam nie masz niczego oprócz tego, żeby odkryć rozbicie i to rozbicie naprawić. Otwarcie rozbicia to jest otwarcie twojego zła wśród przyjaciół, dlatego że tu w grupie tutaj wyjaśniasz wszystko do końca naprawy. Ty już nic na to nie zrobisz. Nie jesteś w stanie rozwieść się, wziąć rozwód. Nie, już nie. Pomożemy ci, żebyś nas pokochał. Tak. No, a ta. No to był mikrofon. No gdzie jest mikrofon? Major. Jad śmierci to jest coś takiego bardzo taka poważne odszerzenie. Ja nie czuję, że to mnie jakoś tak odpycha. Jakbym się nie bał tego. No to jest prawda, to na pewno. Zajmuje dużo czasu, zanim człowiek zacznie się bać śmiertelnego jadu. To zależy od tego, jak grupa to przyjmuje. Kiedy wszyscy przyjaciele zaczną odkrywać nienawiść między sobą tak, jak to jad śmiertelny, to w tym mogą po prostu pogrzebać się, że to ich opuszcza na dół i w ogóle może ich to rozdzielić, rozerwać i rozpędzić. I jest bardzo dużo przykładów na to i w naszych grupach, i w innych grupach. Rabasza też tak było. I w ogóle w historii. No nie ma co. I wtedy przychodzi do ciebie strach. Odczucie śmierci powinno odczuwać się jako strach od tego, że będziesz oderwany. Tak? Chciałbym zapytać, jak byliśmy w Arabii, otworzyliśmy ten stan, kiedy ta
prawda człowieka się pokazała, że tak jak rabasz mówi, że cierpieliśmy fizycznie, ale byliśmy zadowoleni, że dało nam to możliwość, żeby się zjednoczyć. Co byście tam cierpieli? No, było troszeczkę zimno. Czy... Ja nie myślę, że razem to w ogóle to można nazywać się cierpieniem. To żadne cierpienie. A kto nie cierpi? Od tego, że nie nosko że troszeczkę tam się zamoczyłeś, to co, już od razu cierpisz? Nie, to się czuło inaczej w naszym przygotowaniu, w tym, jak pan dał o ten początek tego przygotowania, albo zjednoczenie, albo śmierć, albo się zjednoczycie, albo umrzecie. W tym był strach. No, to dwa tygodnie do tego. W tym był strach. O, więcej tego nie będę robił. Jeżeli ja dam wam przykład, jeżeli wy tego oczekujecie ode mnie, to więcej to się nie zdarzy. Nie, nie. Tego więcej nie zobaczycie. Dałem to nie po to, żeby was przestraszyć i postawić ją przed dylematem, że dwóch gwarantorów. Dałem wam przykład, że co powinniście przychodzić co używacie, co potrzebujecie. Powinniście bawić ze swoim pragnieniem, otrzymywać. I grupa jest w stanie to zrobić, jeżeli to chce. I wtedy rzeczywiście to przyjdzie dla wszystkich. Jeżeli oczekujecie jakiegoś tam wewnętrznej siły, stwórcę albo mnie, nieistotne co tam na zewnątrz jest, to znaczy, że ty już się nie znajdujesz już pod wpływem, ty już nie przyjmujesz tych rzeczy tak, jak powinieneś je przyjmować. Tak, jak powinien przyjmować to pracujący dla stwórcy. Dalej powinieneś pracować z tymi wszystkimi danymi i przyprowadzić się do stanu poprawnego. I to jest strach, trwoga, odpowiedzialność. Wszystko to nazywa się trwogą. To jest pierwsze przykazanie. To nie jest to, że jest mi źle od tego, że mam mokro w spodniach czy coś jeszcze, ale dojść do darowania dla stwórcy, nie przez deszcz, nie przez inne rzeczy. Ja nie myślę, że ludzie cierpieli. Tak? Nie, ale pytanie jest takie, teraz zostało półtora tygodnia. Ta odpowiedź, którą pan dał. Ja jadę, ja już się nie znajduję tutaj, teraz. Ja dla tej grupy tutaj nie robię nic. Teraz to jest wasz czas, a mnie nie ma. Do mnie nie przychodźcie, jeżeli myślicie, że ja teraz zacznę tutaj jeszcze z wami coś tutaj gotować. Nie. Powinniście teraz pokazać wszystkim, co jesteście warci. Albo po prostu, jak małe dzieci w przedszkolu, w żłobku, jak jest niańka, to jesteście dobre dzieci. A jak nie ma niańki, to tacy jesteście. I w odniesieniu do was wszystkie inne grupy bardziej się podnoszą. Dlatego, że nie mają niańki, która cały czas przynosi im butelkę i zmienia pieluchy i dba o nich. Nie wystarczająco rozumiecie, co powinniście robić. Dla was ten kongres na Litwie to jest egzamin przed całym światem. No, zobaczymy. Tak. Co będziemy sprawdzać na tym egzaminie? Wszystko. Wszystko. Co wszystko? No wszystko, co jesteście warci.
W odniesieniu do czego? Do wszystkiego. To tak jak dziecko. Mierzą, ważą, zmieniają się w porządku, jak reaguje, jak się porusza. Ile? Ile przybrał na wadze? Jego reakcje. Tak sprawdzają jego. Nie widziałeś tego? Przynoszą kawałek mięsa i sprawdzają, jak reaguje. Ile, co potrafi robić, trzymać tak coś na rękach, instynkty, sprawdzają jego zewnętrznie. Co to znaczy zewnętrznie? Co to znaczy ciało? To jest ogólne ciało grupy, sprawdzają. Głów. Jeżeli w tej grupie głów, ciało, potrafi ono siebie w jakiś sposób organizować, kierować sobą. W odniesieniu do ogólnego związku wzajemnego. Wzajemny związek powinien wychodzić ze strachu. Nie rozpada się, tylko właśnie zlewać się, zjednoczyć się. Ten strach, poprawne ruchy, poprawna koordynacja we wszystkich kierunkach. To jest to, co sprawdzają. I wtedy zobaczycie, że wiele grup na świecie prowadzi siebie w odniesieniu do was bardziej dorośle, w dorosły sposób. I to jest możliwe. To jest jeden punkt. No niech pan na jeden punkt, jaki żeby moglibyśmy postawić przed sobą, że według czego nas sprawdzają. No, co powinniśmy tutaj pracować na tym zjednoczeniu? To znaczy, jakie ceny, oceny są od was potrzebowane? Na ile otrzymaliście to z góry? Jak to się wyraża w twoim odczuciu? Maksymalnie. Jeżeli na grosz mniej, to już nie. Tak? Co to jest to maksimum? Nie wiem. Uduś się. I zobaczysz, co to jest. Ty powinieneś się odpowiedzieć na to, a ja nie wiem, co to w każdym jest. A ja wam mówię, chcecie się podnosić po Arawie, to jest następny etap. Powinniście przygotować się bardzo poważnie. Ja bym na waszym miejscu po prostu bym się trzęsł, drżałbym. Albo przedłużamy? Podnosić się? Może troszeczkę, ale nieistotnie, ale podnosić się. Albo przepadacie, albo tracicie. Zamyka się nawet ten punkt, do którego żeśmy doszli. Dlatego, że zgodnie z tym, na ile żeście otrzymali, z zewnątrz, ode mnie, z otoczenia, zgodnie z tymi wszystkimi rzeczami w środowisku, czy daliście chociaż trochę w związku z tym. Na tym polega pytanie. Czy po prostu szliście tam jak z prądem, zgodnie z moimi pomysłami, z moimi krzykami, przygotowaniem i tak dalej. Nie chcę więcej odpowiadać, ale powinniście teraz bardzo mocno, z wielką odpowiedzialnością i powagą to wszystko sądzić. I po tym ja nie chcę, żebyście pojechali na Litwę, czy tam gdzieś jeszcze. Tutaj ma być wasza praca. Tam pojedzie tam ci ludzie, którzy tam powinni być. I to serce ich powinno być tutaj. Pracownicy przedsiębiorstwa tam, a przyjaciele tu. I tak to powinno być, tak? Tylko jeden punkt. Dlaczego tu? Dlaczego właśnie ta grupa? Dlatego, że dostaliście więcej od innych. W ciągu tych tyle lat otrzymujecie wszystko, a teraz znajdujecie się, macie problem otworzyć rzeczywiście, czy macie między sobą zjednoczenie. I wtedy, jeżeli ja to buduję, naciskam i podnoszę. Nie, wy. I od tego zależy całe podniesienie. Nie rozprzestrzenianie. Wszystko, co robicie dzisiaj,
To jest wszystko, możesz to znazwać. Jeżeli tego nie będzie, to cała reszta, tak jak mówię, jeżeli używam was tylko po to, żeby rozprzestrzeniać naukę kabały. Jeżeli tutaj nie będzie poprawnego zjednoczenia, otwarcia o zjednoczeniu praktycznego, pierwszego awaja, to po prostu nie jesteście nic warci. Używa nas Pan, żeby naukę rozprzestrzeniać? A co my powinniśmy powiedzieć, żeby przyjść do tego otwarcia właśnie awaja? A wy? Używacie mnie. A ja płacę za to. Płacę. To, co ja płacę, za co ja płacę, to nie reagujecie na to. Jak to określamy? Ja się znajduję tutaj, codziennie, ja daję. Ty nie możesz tego zobaczyć, bo nie możesz otworzyć to, co ja daję. Nie możesz otrzymać z tego, co ja daję. To jak możemy zacząć otrzymywać to, co Pan nam daje? Nie wiem. Porozmawiaj z przyjaciółmi. Ja zamiast w waszym miejscu cały czas do kongresu znajdowałbym się w strachu. Trwodzę, tak jak przed jakimś sądem, przed którym będę stał i tam nie mogą osądzić, i nie, kto wie, jakieś więzienie albo w ogóle na śmierć skazać. Kola? Wygląda na to, że taka, że jest taki pomysł, że przychodzi tutaj od Pana, jakby chcemy znowu to od Pana usłyszeć. Następnym razem zrobię bardzo proste ćwiczenie. Po prostu zniknę, tak jak kiedyś tak zrobiłem i tyle. Dobra? No nie wiem, czy to dobrze, czy nie. No pytanie jest takie, dlaczego my jeszcze raz chcemy usłyszeć od Pana, ale nie mamy tutaj pracy. Nie mówiłem o tym, dlatego że czekałem, że będzie jakieś przebudzenie, a ja nie widzę przebudzenia. Ja widzę, że jest kilka okrągłych stołów, że jest jakaś gazeta, są jakieś projekty, jakieś tam myślą o Pesach, czy i ten kongres europejski będzie w Europie, a my przecież będziemy, oczywiście, że będziemy tam brali udział, siedzieć tutaj, a w ogóle organizujemy wszystko, ale tak, nie widzę, że to się budzi. To co, chcesz w ogóle nic nie mówić? To nic nie powinienem powiedzieć? Nie, to chciałem powiedzieć. Pytanie jest takie, że takie wszystkie skrajne rzeczy, które dokładamy, czy tam na zewnątrz, czy tutaj, dlaczego Pan nie wyjaśnia tego wszystko w myślach? Dlaczego tutaj, dlaczego, że to się nie rozprzestrzenia gdzieś na zewnątrz? Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, czy zbudować dla siebie poprawnych warunków. I to matka i ojciec powinni zrobić. Co ja ci dałem? Nic nie otrzymałeś jeszcze. No tak, powinniśmy to otrzymać. No dobrze. I teraz, kiedy w czasie tego całego czasu, kiedy milczałem, za tydzień wyjeżdżam stąd. I dlatego myślę, że przyszedł czas na to, żeby to powiedzieć. Pytanie, no, dlaczego to się nie realizuje wewnątrz, te zmartwienie przyjaciół? Dlatego, że nie jesteście niewystarczająco martwicie się o to, żeby maksymalnie realizować wszystkie możliwości, które macie. Nikt nie siedział i nie myślał, o, co my zrobimy, jak to przeprowadzimy, ten kongres. Ja słyszę o Pesach, kto ze mną rozmawiali wczoraj, o innych różnych rzeczach.
jakieś tutaj jakiś budynek, czy jakaś. A o tym nie. A to się nie odnosi do przedsiębiorstwa, to się odnosi do grupy. Że tutaj organizować posiłki, nakryć stół, to nie jest problem. Ale o grupie nie słyszałem. Może z waszych pytań, może między ze sobą rozmawiacie między sobą i ukrywacie to przede mną. Może tak, nie wiem. Krótko mówiąc, teraz już wiesz. No dobrze. I dlatego nie rozżalaj się, że to ode mnie otrzymałeś. A teraz ode mnie i dalej nie będziemy więcej o tym mówić. No, myśl sam dalej. Nie chcę ani straszyć, ani nic mówić. To też jest za dużo. Nie bardzo mi wychodzi to, żeby zrozumieć, jakie jest nasze zadanie w odniesieniu do tego kongresu na Wilnie. W Wilnie. Z tym skończyliśmy pracować. Nie ma, koniec. Ja już powiedziałem jedną rzecz. Uda wam się, to się wam uda. Nie uda wam się, to się wam nie uda. A cała reszta to jest wasza sprawa. A tu materiał, nie chcę tego. I żeby nikt nie jechał, ten, kto nie powinien być tam. Ja mówię poważnie. Mówię, sprawdzę. I specjalnie powiedziałem, że tu ma być grupa, a tam, jeżeli nie ma wyboru, dwóch, trzech ludzi i to z sercem znajdować się tutaj, z tą grupą. Tak. Jeszcze ta nienawiść, o której Pan mówił. I patrzy Pan, nienawiść, jakby to tak była możliwość na trampolinie. I to znaczy zetrzeć to odczucie, zetrzeć przyjaciela w stosunku do tego. Jak wrócić do tej nienawiści i zamienić ją w tą trampolinę, żeby nas podskoczyła. Pracuj nad wagą nienawiści i zobaczysz, co poczujesz. Dlatego, żeby przekazać ten punkt do tych koordynatorów polskich, europejskich grup, co Pan im radzi? Pojechać tam, czy zostać tutaj? Ilu? Kto to jest? No ilu mamy? Moshe, Jakow, jedzie, kto jeszcze? Boka powinien pojechać. No i kto jeszcze? Kto jeszcze? Ty? Kto odpowiada za tłumaczenia? Tutaj już mamy całą drużynę, tak? Dion. Ty, Jakow, kto? Jeszcze dziecinny kongres też tam jest. No powinni, tak? No ilu jeszcze koordynatorów ma? Nie wiem, koordynator Anglii. Jestem, czy mam jechać, czy nie jechać. Ja bym nie pojechał, nie wiem. Jadą tam tak. Bardzo zwięzła grupa. Moshe, Jakow, ci, którzy się zajmują. Ja i Boka. Ludzie, którzy specjaliści, którzy będą się zajmować z techniki, Gili, kto tam jeszcze? Jura? Mario? Jura? To po to, żeby tam tą technikę obsługiwać. I może jeszcze potrzebujemy dwóch czy trzech ludzi, którzy będą zajmować się. Zajmować te grupy między lekcjami. Kto się tym zajmuje? Też wy? Ulianow i tak, Ulianowa weźmiemy. Ja mówię z tych, co są tutaj. 6-7 mężczyzn. Oni to też nie są mężczyźni. Można zapytać kilka pytań na temat samego kongresu? Tak. No tam, nie tu.
Słyszałem, że Pan mówił o tym, że europejskie grupy, jest takie odczucie kryzysu, który tam się dzieje. Nie, nie chcemy tego. Będziemy to używać troszeczkę wyjaśnienie, przygotowanie, może jakieś pytania będą, ale główna rzecz to jest Kongres Zjednoczenia. No tak, właśnie chciałem zapytać, że ten cel, celem kongresu będzie kryzys, różne problemy, to wszystko będzie to ogólne stany, ale ogólnie. Teraz cały ten rynek ogólny powinien czuć, że powinni się podnosić trochę bardziej do tej integracji, zaczynają troszeczkę mądrzeć. To się zdarza w różnych grupach, jakiś taki nacisk, jakby żeby się martwić, ciężko pomyśleć o tym, żebyśmy byli jedną grupą. Jak te dni, które zostały tym grupom w Europie, jak możemy zrobić to? Zrobimy to tam. Zostaw to. Nie trzeba na nich naciskać. W tym. Niech przyjeżdżają po to, żeby znaleźć metodę poprawnego życia. No właśnie odnosząc do tego przedsiębiorstwa, które będziemy robili jakieś seminaria między lekcjami, będziemy pokazywać fragmenty ze źródeł, będziemy osądzać je zgodnie z metodą Ulianowa. Jakie te przygotowe? Powinniśmy przyjść do tego, żeby przyjaciele siedzieli i osądzali te źródła. Jakie to ma odniesienie do? Nie rozumiem. Będziemy czytać teksty ze źródeł, osądzać je. Wybierać i zrozumiemy, że tylko w nauce ich i dopełnieniu naszego zjednoczenia światło przyprowadza do źródła, robi takie rzeczy, że otwiera się Stwórca. I to się dzieje. To wszystko trzeba coraz bardziej wyjaśniać. To jest realność. Nie ma nic innego. Jeszcze jedno pytanie na temat przygotowania do lekcji. No wiadomo, że normalnie jest takie przygotowanie przez parę minut, jakaś melodia może wprowadzić jakąś większe przygotowanie, może poświęcić pół godziny na przygotowanie, żeby to było efektywne. Nie myślę, nie wiem. To rzeczywiście tylko nasze grupy, które rozumieją, co to znaczy zjednoczenie. Ale pół godziny to jest za dużo. Pięć minut. Nie robić tak, żeby tak siedzieli. Na razie, póki się ludzie siądą, daj czas, żeby każdy zrobił swoje rzeczy. Tam jeszcze przez pół dnia będziemy organizować. Powinniśmy przeniknąć tym. Jest dużo pytań na ten temat. No widzimy, jakie ten zjednoczenie. Nie mamy nic nowego. Rabbi Szymon ze swoimi przyjaciółmi też rozwijali te pytania, tylko na swoim poziomie, ale te same pytania, z którymi my się teraz spotykamy. Gdybyś był wśród nich, to byś powiedział, oprócz tego nauki Zohar, Zohar, z aniołami, z tym wszystkimi, nienawiść, zjednoczenie, poręczenie, to wszystko to samo. Odnoszenie się człowieka do swojego bliźniego, nie ma nic innego, żeby tam, no to tylko na innym poziomie. Człowiek, który słyszy, że co 20 lat mówię na ten sam temat, ileż można. Każdego dnia, jak mówimy, to samo. I ty masz inne smaki, ty masz za każdym razem nowa to przeżywasz. A oprócz tego, jak już umarłeś, no, to jasne, nie? Przyjacielu, dużo przeszedłem. To bardzo cię ściąga. No to wiecie, ale to jest przygotowanie.
Nie można. Powiem ci tak, na martwym poziomie to zajmuje miliony lat rozwoju. Jak miliardy rozwoju lat wszechświatu. Ile człowiek jest na świecie? 200 tysięcy lat, powiedzmy, a cała reszta, te inne poziomy, to są miliony, miliardy lat rozwoju. Tak samo i u nas. Jak zaczynamy, to zajmuje bardzo dużo czasu. I znajdujemy się w takim długim, długo w każdym stanie i to się zmienia. To tak po prostu jak geologiczne okresy. Taki długi proces, pół miliona tego, i taki okres, i tak, jeszcze nic co zrobić. Ale to wszystko jest pracą. Wystarczy, na razie, cała reszta będzie na kongresie. Towards a goal I run, no time for rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm the one fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly he is by my side. With his loving drive, he evokes this love I can't explain. And all I want is for him to attend. Yasha Ken, it is the only way. Yasha Ken, let's turn this night into day. Yasha Ken, I'm not turning back. Yasha Ken, use this life to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough, but we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. This love we can't explain. Now all we want is for them to attain. Yasha Ken, it is the only way. Yasha Ken, let's turn this night into day. Yasha Ken, I'm not turning back. Yasha Ken,